W tym poradniku pokażę, jak wykonać pierwsze 5 liter alfabetu. Mają one około 4 cm wysokości, a wykonane są przy pomocy szydełka 4,5 mm. Rozpoczniemy od wykonania literki A, zatem zaczepiamy nitkę na szydełku. I wykonujemy 9 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teraz w drugim oczku od szydełka wykonujemy oczko ścisłe. Podobnie w dwóch kolejnych oczkach wykonujemy po jednym oczku ścisłym. Kolejny krok to wykonanie 8 oczek łańcuszka. Teraz w drugim oczku od szydełka wykonujemy oczko ścisłe. I podobnie w dwóch pozostałych oczkach, również po jednym oczku ścisłym. Teraz wykonujemy 6 oczek łańcuszka. No i będziemy teraz schodzić w dół naszego łańcuszka, czyli w drugim oczku od szydełka wykonuję oczko ścisłe. Tak samo w kolejnych 4 oczkach. Przechodzimy teraz do tego łańcuszka, który łączy te dwie części naszej robótki. W każdym z 4 oczek wykonujemy po jednym oczku ścisłym. No i pozostał nam teraz już ten ostatni fragment łańcuszka. W każdym z 5 oczek wykonujemy po jednym oczku ścisłym. Nie przypomina nam to jeszcze litery A, dlatego musimy po prostu połączyć teraz tutaj góry ze sobą przy pomocy oczka ścisłego. Teraz tylko odpowiednio układamy naszą literę, nitkę wyciągamy z zapasem i odcinamy. Końcówki można ze sobą związać, a następnie rozprowadzamy po naszej literze. Po wykonaniu tych czynności literka będzie prezentować się mniej więcej w taki sposób. Literkę B rozpoczynamy od wykonania 8 oczek łańcuszka. Pomijamy pierwsze oczko, a w drugim od szydełka wykonujemy oczko ścisłe. Podobnie w 6 kolejnych oczkach również wykonujemy po jednym oczku ścisłym. Przechodzimy teraz do wykonania brzuszków naszej literki. Na początek 6 oczek łańcuszka.
Po czym teraz w czwartym oczku, tutaj tej pionowej części litery, wykonujemy oczko ścisłe. To będzie podstawa mniejszego brzuszka naszej litery. Teraz wykonujemy 8 oczek łańcuszka. I oczko ścisłe z pierwszym oczkiem tutaj łańcuszka u góry. Tak, aby powstała nam kształtna litera. Tak na chwilę obecną się to prezentuje. Przejdziemy teraz do pogrubienia brzuszków, zatem obracamy naszą robótkę i w pierwszym oczku wykonujemy oczko ścisłe. Podobnie w dwóch kolejnych oczkach również wykonujemy po jednym oczku ścisłym. W kolejnym oczku wykonujemy jedno oczko ścisłe, a następnie jedno oczko łańcuszka. Przechodzimy do kolejnego oczka i w nim wykonujemy jedno oczko ścisłe. Podobnie w kolejnym oczku. Przechodzimy teraz do mniejszego brzuszka litery B. Po prostu teraz w każdym z kolejnych oczek wykonujemy po jednym oczku ścisłym. Łącznie będzie to 5 oczek ścisłych. Na zakończenie wykonujemy oczko ścisłe z pierwszym oczkiem łańcuszka, jaki wykonaliśmy przy literze B. Nitkę wyciągamy z zapasem. Potem odcinamy. Można związać ze sobą końcówki, a następnie ukryć gdzieś w literze. Po wykonaniu tych czynności nasza literka powinna prezentować się w taki sposób. Przejdziemy do wykonania literki C. Na początek wykonujemy 13 oczek łańcuszka. Kolejnym krokiem będzie wykonanie jednego oczka ścisłego w drugim oczku od szydełka. Przechodzimy do kolejnego oczka i w nim również wykonujemy oczko ścisłe. W kolejnym oczku wykonujemy jedno oczko ścisłe, a następnie oczko łańcuszka. W kolejnym oczku jedno oczko ścisłe. Przechodzimy dalej i wykonujemy oczko ścisłe, a następnie oczko łańcuszka. Dalej jedno oczko ścisłe. W kolejnym oczku wykonujemy oczko ścisłe i jedno oczko łańcuszka. I w ten sposób na zmianę aż do końca naszej litery. Dzięki temu nasz łańcuszek zakrzywia się na kształt litery C. W ostatnim oczku łańcuszka wykonujemy oczko ścisłe. Nasza literka C wygląda mniej więcej w ten sposób. Pozostaje nam teraz wyciągnąć nitkę z zapasem. Potem odcinamy i rozprowadzamy po naszej literze przy pomocy igły bądź szydełka. Po wykonaniu tych zabiegów powinna ona wyglądać mniej więcej w taki sposób. Literkę D rozpoczynamy od wykonania 20 oczek łańcuszka. Kolejnym krokiem będzie wykonanie oczka ścisłego z pierwszym oczkiem łańcuszka w celu utworzenia pętelki. Na razie nie przypomina to litery D, dlatego przechodzimy do kolejnego kroku. Pomijamy pierwsze oczko, a w drugim wkuwamy się wykonując oczko ścisłe.
Podobnie wykonujemy w kolejnych 10 oczkach. Łącznie da nam to 11 oczek ścisłych. Doszliśmy teraz do dolnej części naszej literki. Pomijamy teraz dwa oczka, a dopiero w trzecim wykonujemy jedno oczko łańcuszka. Dzięki temu nasza literka zagięta jest w dolnej swojej części. W pozostałych oczkach wykonujemy po jednym oczku ścisłym. Na zakończenie rzędu wykonujemy oczko ścisłe z początkiem robótki. Wyciągamy nitkę z zapasem i nasza literka D prezentuje się w ten sposób. Po ukryciu końcówek będzie prezentować się w taki sposób. Literę E rozpoczynamy od wykonania 8 oczek łańcuszka. Pierwsze oczko pomijamy, a w drugim wykonujemy jedno oczko ścisłe. Kolejnym krokiem jest wykonanie 5 oczek łańcuszka. Pomijamy pierwsze oczko, a w drugim wykonujemy jedno oczko ścisłe. Podobnie w dwóch kolejnych oczkach, również wykonujemy po jednym oczku ścisłym. Wracamy do naszego początkowego łańcuszka. Jedno oczko, które nam zostało, pomijamy, a w łańcuszku tym głównym wykonujemy oczko ścisłe. Podobnie w dwóch kolejnych oczkach również wykonujemy po jednym oczku ścisłym. Teraz 4 oczka łańcuszka. Pomijamy pierwsze oczko, a w kolejnych 3 wykonujemy po jednym oczku ścisłym. Wykonujemy teraz oczko ścisłe w głównym łańcuszku. Podobnie w dwóch kolejnych oczkach. Wykonujemy teraz 5 oczek łańcuszka. Pomijamy pierwsze oczko, a w kolejnym wykonujemy oczko ścisłe. Oczko ścisłe w kolejnych 3 oczkach łańcuszka. Na zakończenie oczko ścisłe z górą literki. Wyciągamy nitkę z zapasem, odcinamy, a następnie ukrywamy po literce. Jak wykonamy te wszystkie czynności, następnie ułożymy naszą literkę, będzie ona wyglądać mniej więcej w taki sposób.